Keita słynie z tego, że uczy, jak się uczyć języka koreańskiego, jak przyswajać wiedzę właśnie z tego materiału. Ja swego czasu zainteresowałem się językiem koreańskim, ponieważ zachłysnąłem się kulturą Korei Południowej i bardzo mnie ten język interesował. Postanowiłem sobie nieco wygooglać na ten temat i sprawdziłem właśnie na polskim YouTubie, że Keita jest osobą, no tak prawdę mówiąc, chyba najczęściej nagrywającą, mam wrażenie, ostatnio na tym polskim naszym YouTubie w tym temacie. Zainteresowałem się jeszcze bardziej dzięki jej materiałom. Miałem przy okazji możliwość poznać ją trochę lepiej, więc udało mi się też po czasie zaprosić ją na podcast. No i dzisiaj Keita podzieli się nie tylko ze mną, ale również z wami swoją wiedzą w zakresie języka koreańskiego, ale nie tylko, bo również omówimy nie tylko ten azjatycki język, także inne azjatyckie, a przy okazji również nieco tych europejskich. Także ja już nie przedłużam. Witam cię, Kasiu. Dzień dobry. Hej wszystkim, z tej strony Keita. Tak jak Maciej już mnie przedstawił, prowadzę kanał na YouTube o języku koreańskim, ale również o innych językach obcych. Ja sama uczę się 7 języków obcych, zaczęłam w wieku 11 lat i od tego czasu zaczęła się moja przygoda. I kiedy miałam 15 lat, postanowiłam, że zacznę się tą moją historią związaną z nauką języków obcych dzielić na YouTubie. Najpierw na YouTubie, potem zaczęłam prowadzić bloga, potem Instagram i tak właśnie w social media dzielę się tym, jak się uczę, różne triki, sposoby, tego typu rzeczy. No już trzeba przyznać, troszeczkę tych followersów też zebrałaś, nie? Bo tam są już, troszkę. Można już iść w te tysiące, nie? Ja oczywiście trochę zazdroszczę, ale bardzo fajny wynik. No bo oczywiście i tobie, i mnie zależy na tym, żeby docierać ze swoją misją do jak największego grona słuchaczy, odbiorców, widzów. Mm-hmm. Więc oczywiście z tego zarówno ja, jak i ty się cieszymy. Jakbyśmy już przeszli trochę do tych konkretów, mm-hmm. jakbyś powiedziała, bo dzisiaj pod lupę bierzemy język koreański. Dlaczego właśnie akurat język koreański? U mnie to było tak, że na przykład interesowałem się gamingiem, interesowałem mm-hmm. się grami i widziałem, że Koreańczycy to są tacy wymiatacze, zawsze dokładnie. Świetnie grają, jest w ogóle inna kultura tego gamingu, e-sportu w tym kraju i mówię, ale to jest super, ale to jest świetne, chcę poznać głębiej tę kulturę, tam kulinarię i takie rzeczy. I zastanawiam się, jak to było u ciebie, że akurat ten konkretny język wybrałaś. Ojeju, powiem tak, tutaj akurat mogłabym powiedzieć jakąś historię, która będzie chwytała za serce, że miałam jakiś bardziej powód lepszy niż K-pop, ale tak szczerze nie było takiego lepszego powodu. Najpierw zaczęłam naukę japońskiego, a po jakimś roku stwierdziłam, że okej, dobra, chwila, uczę się języka japońskiego, dlaczego miałabym i nie zacząć koreańskiego? I skoro interesowałam się K-popem, miałam mój ulubiony zespół, to zaczęłam również naukę koreańskiego. Potem dopiero zaczęłam zauważać inne korzyści związane ze znajomością języka koreańskiego, tak jak na przykład lepsze zarobki, możliwość lepszych zarobków oraz lepszej pracy. Tak to u mnie wyglądało. Wow, okej. No ciekawe argumenty, zwłaszcza te ostatnie, do nich sobie oczywiście mm-hmm. przyjdziemy za chwileczkę. Okej, twoja historia jest taka, jaką właśnie nakreśliłaś, a zastanawiam się, gdyby podeszła do ciebie taka osoba, która dopiero chce wykonać ten pierwszy krok. Ja chcę się uczyć języka koreańskiego i pyta się ciebie, Kasiu, od czego mam zacząć? Jaki postawić pierwszy krok? Jak się w tym połapać, żeby od A do Z ten język powoli, małymi krokami przyswajać? No to od czego zacząć właśnie, Kasiu? Jak to widzisz? Pierwsza podstawowa kwestia, to akurat nie tylko jeśli chodzi o język koreański, ale na przykład również jeśli chodzi o język japoński. Jeśli chodzi o chiński, przykro mi, nie uczę się tego języka, więc nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, ale będzie to na pewno nauka pisma. Jeśli chodzi o język koreański, to mamy trochę tak jakby ułatwienie, bo tam jest jeden alfabet, który został stworzony sztucznie w XV wieku i on ma około 25 znaków, a na przykład japoński, w którym są dwa sylabariusze, które trzeba znać, to one mają łącznie około 100 znaków, plus dodatkowo trzeba uczyć się jeszcze kanji, których jest ponad 50 tysięcy, ale żeby tak płynnie czytać... Taka drobna różnica, prawda? Tak, tak, ale żeby płynnie czytać, to trzeba znać jakieś 2,5 tysiąca kanji. A mimo wszystko jednak duża różnica, nie? W tej tak, ilości. Tak, dokładnie. Dlatego akurat jeśli chodzi o koreański, od czego zacząć, no i o koreański, japoński, tak jak powiedziałam, to pierwsze co nauka alfabetu. I to nie chodzi tylko o to, że wtedy uczymy się czytać, ale tak naprawdę uczymy się wymawiać. Bo jeśli chodzi o wymowę koreańską, to ona tak naprawdę... Okej, możemy dużo słuchać, możemy tak jakby wyłapać niektóre te zależności, jak należy wymawiać, ale bardzo często to alfabet właśnie nam powie, jak mamy łączyć bloki sylabowe, bo w języku koreańskim te znaczki łączą się w bloki sylabowe.
Blok sylabowy no to tak, już... jest to coś, myślę, zupełnie obcego dla kogoś, kto zna te języki europejskie, prawda? Tak, dokładnie. Tak mi się wydaje. W języku koreańskim są bloki sylabowe. To brzmi trochę, podejrzewam, dziwnie dla osoby, która nie miała nigdy z tym nic do czynienia, ale blok sylabowy to jest tak w skrócie... jakby to powiedzieć? Blok, tak w skrócie, tylko po prostu tam są od 2 do 5 znaczków takich koreańskich. No i tam musi być co najmniej jedna spółgłoska i jedna samogłoska. I właśnie z takich bloków sylabowych składa się język koreański, koreańskie pismo. No i te bloki sylabowe tak jakby się łączą pomiędzy sobą, są takie połączenia. I właśnie tych połączeń uczymy się za pomocą zasad wymowy. Okej, jasno. A powiedz, jakby ten alfabet właśnie wydaje mi się czymś takim, co dla... jak już powiedziałem wcześniej, Europejczyka, wydaje się takim obcym pojęciem, nie? Bo jakby ja na przykład chcę się nauczyć włoskiego, no to tam widzę literki podobnie jak w polskim, no to nie ma problemu, nie mam tego progu takiego wejścia, że myślę sobie, o jakie to będzie ciężkie, a jak sobie patrzę na przykład na koreański, to myślę sobie, Boże, co to za krzaczki, o co chodzi? I zastanawiam się właśnie, czy moglibyśmy jakby wysnuć taką hipotezę, że no ten alfabet jest jakiś tam trudny, że ludzie się trochę boją w to wejść, bo się właśnie boją tych obcych znaków, czy myślisz, że to jest takim największym problemem na starcie? Myślę, że jeśli ktoś dopiero tak jakby zaczyna swoją przygodę nie tylko z językiem koreańskim, ale japońskim, chińskim, tutaj właśnie również z innymi językami azjatyckimi, które mają znaki, to tak, to jest coś, co wydaje się nie do przejścia, że to wydaje się bardzo trudne. Dopiero potem, kiedy tak naprawdę zaczynamy coraz bardziej zagłębiać się w tym alfabecie, tutaj akurat powiem tylko i wyłącznie o języku koreańskim, to dowiemy się, że znaki koreańskie, właśnie hangul, bo tak się nazywa ten alfabet, został stworzony tak, jak układają się nasze narządy mowy podczas mówienia. Tutaj chodzi mi o spółgłoski, bo samogłoski to, powiedzmy sobie szczerze, samogłoski są trudne, bo to jest tak w skrócie jedna kreska, jedna kropka, która się obraca we wszystkie kierunki. I jeszcze tylko taka jedna mini kwestia. Te znaki, to dokładniej ta kreska i kropka, co ja tak nazywam bardzo nieprofesjonalnie, to ma swoje znaczenie właśnie w kulturze Korei, jeśli uczymy się języka koreańskiego, aczkolwiek to jest raczej coś, taka ciekawostka, pewnego rodzaju ciekawostka, ale jeśli ktoś chce się nauczyć języka koreańskiego, to nie jest to nic, co trzeba wiedzieć i znać o 3 w nocy, jakbyśmy się chcieli obudzić. Mhm. Oczywiście. No myślę, że nawet w języku polskim byśmy znaleźli pewne takie dokładnie struktury czy rzeczowniki, których pewnie już nigdy nie użyjemy albo używamy bardzo rzadko. Dokładnie. Więc na tym tle myślę znajdziemy pewne podobieństwa. No właśnie gdybyśmy powiedzieli sobie o języku koreańskim w kontekście innych azjatyckich, innych pozaazjatyckich języków, myślisz, że moglibyśmy powiedzieć, że koreański jest trudny, tak jak się ludziom wydaje, którzy z tym styczności nie mają? Jak byś to oceniła? Koreański w porównaniu do innych języków azjatyckich. Tutaj akurat, tak jak wspomniałam wcześniej, mogę porównać raczej tylko i wyłącznie do japońskiego, jeśli chodzi o język chiński, bo to jest również jeden z najpopularniejszych, jeśli mogę tak to powiedzieć, języków azjatyckich. To z jednej strony ma prostsze elementy, tak jak na przykład właśnie pismo, co już powiedziałam. Wymowa jest trudniejsza, bo te zasady wymowy sprawiają, że i może być to odrobinę trudne do wymówienia. Trzeba się do tego przyzwyczaić. To nie jest tak, że język koreański ma jakieś takie dźwięki, których nie ma w języku polskim. One są, ale może być je dość trudno przedstawić za pomocą na przykład naszych liter. Na przykład litera O. W języku koreańskim mamy krótkie O oraz długie O. I czysto teoretycznie my w języku polskim również coś takiego mamy, ale w konkretnych słowach. I jak dopiero ktoś zaczyna się uczyć, no to trudno jest wytłumaczyć, że ten znak oznacza krótkie O, ten znak oznacza długie O. Przy podaniu przykładów jeszcze spoko, ale jeśli próbujemy podać tylko właśnie jedną krótką literę, to jest już kłopot. Jeśli chodzi za to o gramatykę, tutaj mogę porównać do japońskiego. Mam taką, nie mogę powiedzieć, że to mini teoria, mini hipoteza, ale po prostu te języki to pewnego rodzaju kalka jednego i drugiego. Konstrukcje, które mamy w języku japońskim, znajdziemy w języku koreańskim i odwrotnie. Może nie wszystkie, bo wiadomo, są jednak zmiany pewnego rodzaju, ale dużo jest rzeczy wspólnych. Czy to chociażby partykuły, czy to niektóre konstrukcje zakończeniowe. Niektóre konstrukcje, które dajemy do czasownika oraz do przymiotnika, to jest bardzo podobne. Okej, czyli moglibyśmy też
powiedzieć sobie, że jak ktoś już trochę tego japońskiego czy koreańskiego liznął, no to oczywiście tego kolejnego języka właśnie, czy ktoś, kto się uczy koreańskiego, uczy się japońskiego, czy japońskiego uczy się koreańskiego, to później ma trochę łatwiej, nie? Tak. Że już trochę się oswoił z tym też progiem, że trzeba przejść z liter takich europejskich na system w ogóle azjatycki, no to potem już te podobieństwa występują, tak jak mówisz, no to jednego już jest trochę łatwiej się nauczyć niż tego potem, którego uczyłem się pierwotnie, nie? Więc to jest fajne, to jest ciekawe. Dokładnie. A powiedz mi, gdybyśmy mówili o takiej konfrontacji język polski versus język koreański, jakie byś tutaj widziała różnice takie diametralne, totalne, że jest w ogóle kosmos, nie była ziemia? Tutaj akurat jest taka jedna rzecz, która mi się nasuwa na myśl, ale to jest nie tylko w języku koreańskim, ale również i w języku japońskim. I chodzi mi tutaj o szyk zdania. Szyk zdania oraz odmiana przez przypadki, jeśli w ogóle mogę tak to nazwać. Zacznijmy jednak od szyku zdania. W języku koreańskim czasownik, tak jak i przymiotnik w swojej podstawowej wersji, jest na końcu zdania. To znaczy słynne zdanie ja jem jabłko. To zdanie akurat wykorzystuję, żeby pokazać, na czym właśnie polega ten szyk zdania. W języku koreańskim, a dokładniej w szyku koreańskim, brzmiałoby ja jabłko jem. Więc taki trochę mistrz Yoda, tak, powiedzmy. Dokładnie. Okay. I tak jak powiedziałam, to nie jest tylko w języku koreańskim, ale również i w języku japońskim. To jest taki pierwszy szok, kiedy zaczyna się uczyć języka koreańskiego. W języku koreańskim, tak jak i w języku japońskim, również figle płatają partykuły. Partykuły u nas to jest ten słynny wierszyk liczy noże niechby nie. A w języku koreańskim partykuły mają zadanie przypadków. To znaczy partykuły, akurat w zależności od tego, czy rzeczownik kończy się na spółgłoskę czy samogłoskę, w wielu przypadkach tak jest, mówią nam o co chodzi. Czy właśnie, czy na przykład to jest narzędnik, czy to jest biernik, czy to jest podmiot, czy to jest temat zdania, tego typu rzeczy. To jest dość różne i to sprawia dość dużo problemów. No tak, problemów. Jakby zgoła inne niż faktycznie u nas w naszym języku, totalnie. Tak, dokładnie. Mhm. Z czego to nie jest tak, że tylko i wyłącznie my Polacy mamy z tym kłopot, jak się uczymy. My mamy i tak prościej, bo chociażby na przykład z biernikiem, tak? Osoby, które na przykład biegle posługują się językiem angielskim, bo to jest ich język ojczysty, mają o wiele trudniej, bo tak jakby wytłumaczyć coś takiego jest ciężej. U nas to jeszcze dobrze, okej, okay, formułki z szkoły na zasadzie okej, okay, dobrze, mianownik to co, dopełniacz kogo czego i tak dalej, i tak dalej. My to znamy, a tam trochę wygląda to inaczej i jest trudniej to wytłumaczyć. No ale tak, partykuły to jest jedna z takich rzeczy, która po prostu jest trudna. Mhm, jasno. A też słyszałem, tak mi się coś obiło o uszy, że też jest troszeczkę inaczej z czasami. Tak, czysto teoretycznie w języku koreańskim są dwa czasy, ale praktycznie można zrobić wszystkie czasy takie jak są w języku angielskim. I wszystko to, co my chcemy wyrazić za pomocą czasów, możemy wyrazić po prostu za pomocą konstrukcji, które doczepiamy do przymiotnika lub do czasownika. Okej, okay, czyli jakoś to można obejść, że tak powiem, w jakiś taki sensowny sposób, tak? Tak, dokładnie. Język koreański, jasne. Język koreański jest po prostu takimi puzzlami, jeśli mogę tak to powiedzieć, przynajmniej gramatyka. Tak to wygląda. Okej, okay. Okay, czyli omówiliśmy troszeczkę słownictwo, troszeczkę już tę gramatykę i różnicę między naszym ojczystym językiem a koreańskim. Mówiłaś też wcześniej, że ten język koreański wpadł ci do głowy, gdy myślałaś, jak dobrze zrozumiałem, również o karierze zawodowej. Wydawało mi się wcześniej, że ten koreański w Polsce, no to jest taki temat, jak ktoś lubi koreańskie dramy, czy właśnie tak jak ja, może lubi oglądać sobie jakieś koreańskie streamy na Twitchu, to chciałby trochę liznąć też więcej tej gramatyki, tego języka, etc. Natomiast teraz mi powiedziałaś taką rzecz, że może w Polsce jednak da się coś więcej, da się może jakąś karierę zawodową właśnie zbudować. Czy dobrze cię rozumiem? Tak, to się ciągle rozwija. Ja akurat pochodzę z Wrocławia, mieszkam tutaj na stałe i dookoła jest dużo fabryk koreańskich, dużo firm koreańskich i jest ich coraz więcej. Tak samo jak jest jeden z najpopularniejszych podręczników do nauki języka koreańskiego w języku polskim, to we wstępie nawet jest napisane, że ten podręcznik powstał dlatego, że rozwija się współpraca Polski z Koreą Południową. A więc skoro ta współpraca się rozwija,
to również i ofert pracy jest więcej. I tutaj nie chodzi mi tylko i wyłącznie na przykład o współpracę z firmami, ale chociażby takie na przykład nauczanie, bo fascynatów języka koreańskiego, koreańskich dram, K-popu jest coraz więcej. W Polsce jest coraz więcej osób po koreanistyce, jest coraz więcej osób ze znajomością języka koreańskiego, ale nadal nie jest to tyle, moim zdaniem, aby zapełnić potrzeby rynku, jeśli mogę tak to nazwać. A poza tym, nawet jeśli nie w Polsce, to język koreański jest również wykorzystywany i potrzebny w innych krajach, więc to nie jest tak... No tak, jak ktoś zna angielski i koreański, to też ma fajną karierę przed sobą, nie? Dokładnie. Ja właśnie kiedyś myślałem sobie o koreanistyce, żeby wybrać się na koreanistykę, bo widziałem ogłoszenie w Uniwersytecie Warszawskim. O Boże. Natomiast właśnie... 30 osób na jedno miejsce, polecam. A nawet nie wiedziałem, powiem ci, ale, tak. Ale słyszałem właśnie takie opinie, bo tam sobie oczywiście robiłem research po różnych forach, czy warto, czy jest sens, czy są perspektywy zawodowe. No i tak było tak z 4 lata temu, powiedzmy. Mm-hmm. I właśnie widziałem dużo takich dyskusji pod tytułem, to jest w ogóle niepotrzebne, nieprzydatne, jak robisz tam koreańskie dramy, to może tylko jako pasjonat sobie wkuj ten język i tyle. Ale de facto nie widziałem tam właśnie perspektyw zawodowych, żeby ktoś to polecał. I teraz troszeczkę zmieniłaś mój pogląd, bo do tej pory myślałem, że to jest raczej taka niszowa zabawa, tak, z tym koreańskim, że mm-hmm. jest to ciężki język, powiedzmy, do przyswojenia, trzeba tam trochę przejść, trochę się im przyjaźnić, tak naprawdę w zamian nie dostajemy nic, jeśli chodzi o takie możliwości finansowe, no bo jednak nie ma tych perspektyw. Teraz tutaj mówisz, Kasiu, że jednak możliwości są, więc jak ktoś nas słucha i chciałby tego koreańskiego liznąć więcej, no to oczywiście mamy dodatkowy argument, bo Kasia nam tutaj mówi, że jest szansa na dobrą pracę nawet dokładnie. W Polsce. A jak znacie jeszcze angielski, no to oczywiście również za granicą. Tak. Mega rzecz. Dodatkowo jeszcze, znaczy nie, żebym sobie chciała tworzyć konkurencję, ale ja po prostu chcę pomóc. Jeśli ktoś chciałby być na przykład tłumaczem przysięgłym z języka koreańskiego, to tutaj jest... Pole do popisu. Tak, dokładnie. Ten egzamin jest trudny, naprawdę jest trudny, ale są nawet specjalne studia przygotowujące do zostania tłumaczem przysięgłym. I... Jest też kanał Kate'a. Tak, prawda? Tak, dokładnie, polecam. Dokładnie. Fajnie. Dobrze, że to omówiliśmy, bo widzisz, ja też nie miałem pojęcia. Mm-hmm. I może jest więcej osób, które w takim przeświadczeniu żyją, że no, ten angielski, niemiecki to się uczymy, a te inne to takie już niepotrzebne. Nie? Okazuje się, że warto, oczywiście. Warto. Ale to nawet nie tylko ze względów właśnie takich finansowych, tak to nazwijmy, ale właśnie nawet kulturowych. To, co gry, to jedno. K-pop to drugie, dramy to trzecie, ale jest jeszcze jedna rzecz, o której mam wrażenie, że ludzie zapominają, a ja ostatnio mam bzika na tym punkcie, jeśli mogę tak to nazwać, i to są komiksy internetowe. Nie koreańska wersja mangi, czyli manhwa, tylko... To jest zupełnie innego, tak? Tak, tak. Kompletnie coś innego, ale... To jest takie, można porównać to jakkolwiek do takich amerykańskich komiksów Marvela, czy w ogóle inna bajka? Znaczy, tak, ja czytam akurat historie miłosne, więc przykro mi, nie mogę porównać tego do Marvela. Wiesz, no tam też czasami są historie miłosne, Spider-Man i Mary Jane i tak dalej. No dokładnie, ale nie, tutaj akurat po prostu inny rynek. Tak to bym się jasne. Wypowiedziała. Tak, no tak, myślę, że jakbyśmy sobie porównali, ja czasami sobie robię takie wycieczki, jak tak nazywam, na Spotify'u, że leci sobie moja muzyka, nagle mówię, ej, znudziło mi się i włączam sobie coś totalnie niezwiązanego ze mną. Ostatnio właśnie trochę na K-pop i mówię, ale to jest inne, nie? To jest takie totalnie jakby niezwiązane z rzeczywistością, której ja się obracam w Europie, nie? To jest coś takiego zupełnie oderwanego od rzeczywistości mojej. Jest to tam ciekawe, właśnie lubię takie wędrówki robić sobie rozumiem, że te konsumowanie, tak ładnie to nazwę, tych komiksów, to jest podobna przygoda pewnie, tak? Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Ja niestety jestem osobą, która bardzo lubi bujać w obłokach i po prostu w ten sposób nie dość, że mogę chwilę pobujać w tych moich obłokach, a z drugiej strony nie mam wyrzutów sumienia, bo hej, ja się przecież uczę języka obcego, tak? Oczywiście. Dokładnie. Robisz to przyjemnie i pożytecznie. Dokładnie. Ale to rozumiem, że trzeba już faktycznie znać ten ojczysty koreański, nie wydają tego jakby poza swój kraj, jak to wygląda? Znaczy to akurat zależy, gdzie się czyta te komiksy.
Nawet jeśli coś takiego jest z tych komiksów, co ja czytam, to ja z tego nie korzystam, bo jakbym miała to czytać w języku angielskim, to nie miałabym już takiej frajdy. Mhm. Ale akurat są tłumaczenia fanowskie. Ja akurat tak czytam jeden komiks, tylko że to był jest komiks, który jest w języku indonezyjskim, a przetłumaczony jest nie na koreański, a na japoński. Ale okay. Zacież jest. Zwłaszcza. Jasne, no faktycznie w sumie teraz sobie zdaję sprawę, że jak już chłonąć tę kulturę koreańską, no to już tak jeden do jednego jak dokładnie. Oni, nie? Czyli też czytamy w oryginale. Jeśli ktoś będzie ciekawy, to mogę o tym nagrać filmik na moim kanale. Ale to... O, no i mamy kolejny materiał na film. Mega, bardzo fajnie. Ale... Mi osobiście się by bardzo podobało, jestem mega, mega zaciekawiona. O, ale to będą słodkie historie miłosne i to tak słodkie historie miłosne, tak nierealistyczne, że aż będzie chciało się wymiotować zacieszem i, no, i radością. Dokładnie. No ale przecież każdy z nas lubi czasami pobujać w obłokach, prawda? Tak, tylko że bujanie tu w obłokach jest... za bardzo już, tak? Tak. Level wyżej. Dokładnie. Mhm. I to akurat jest coś na czym ja muszę panować, staram się nad tym panować, ale wychodzę z takiego wniosku. Jeśli w ten sposób uczę się języków obcych, to jest okej. Zwłaszcza mam takie jeszcze jedno spostrzeżenie, że jak ja czytam historie miłosne w wielu językach obcych, to te historie miłosne są jednak odrobinę prostsze do zrozumienia. Język użyty w tych historiach miłosnych jest prostszy do zrozumienia, aniżeli na przykład w jakichś thrillerach, w jakichś horrorach, tego typu rzeczach. To też po prostu zależy od gatunku. Jasne. A też pamiętam, że jak mówiłem o tych grach wideo, to tak trochę mi przytakiwałaś. Czy tam też jakaś zależność jest, że coś tam ci się w tej kulturze koreańskiej w tym konkretnie aspekcie podoba? Tak. Jeśli chodzi o gry, to gram dość często. Mam nawet kanał właśnie o grach. Ale jeśli chodzi o jakieś takie konkretne tytuły, które są popularne w Korei, to niestety już nie gram. Już, bo kiedyś to było World of Warcraft. To jest, z tego co mi wiadomo, to jest jedna z tych gier, która właśnie w koreańskich, jakby to nazwać... mediach? Nie mediach. W świecie? Tak, w koreańskim świecie, po prostu w takich kafeteriach internetowych, tak to nazwijmy. To jest jedna z popularniejszych gier. Jedna z popularniejszych, ale no, w Polsce niby... powstają rozmowy, czy ta gra umiera, czy nadal się będzie rozwijać. Ja tę grę uwielbiam i ja nie dopuszczam do siebie opcji, że ta gra ma umierać, że ma się nie rozwijać dalej, ale no to jest moje zdanie. No właśnie czasami sobie śledzę różne turnieje międzynarodowe i oczywiście na podium się zdarzy, może czasami jakiś Amerykanin, czasami jakiś Europejczyk, ale pierwsze, drugie miejsce to zawsze Koreańczyk. Tak, no tak. Niesamowicie są uzdolnieni pod tym kątem. Jest jeszcze jedna kwestia. W Korei jest najszybszy internet świata, z tego co mi wiadomo. Tak samo jak na przykład, to jest już akurat nie związane z grami, ale z K-popem. Jest dużo osób, które wybiera się na wycieczkę do Korei tylko i wyłącznie po to, żeby pojechać na koncert K-popowy. Wszystko z tym jest okej, tylko niestety bardzo często są sytuacje takie, że nie uda się kupić biletów na koncert. Dlaczego? Bo ludzie czatują już na tę chwilę, od kiedy tylko zaczynają się zapisy. A jak tam jest najszybszy internet, no to jest mała szansa często, że uda się kupić te bilety. No kiedyś mi znajomy pokazywał właśnie teledysk jakiejś grupy K-popowej, jakiejś dziewczyny. Takie właśnie pokazywał mi, że ej, patrz na te dziewczyny, kogo one ci przypominają? I tak sobie myślałem, kurde, no ta to jak Jennifer Lopez, ta to jak Beyoncé, tamta to jak Nicki Minaj. I tak sobie właśnie zdałem sprawę, że kurczę, tam troszeczkę jest takie... nie wiem, czy zamerykanizowanie, czy coś w tym stylu. Jakby tak trochę dążyli, miałem takie wrażenie do tego. Nie wiem, czy tutaj jakby zgadzasz się z tym, czy tak raczej dziwna opinia z mojej strony, jak to widzisz? Myślę, że to zależy, kiedy ten znajomy pokazał ci ten teledysk. Bo chodzi mi o to, że jeszcze kilka lat temu to tak jakby ten K-pop, tak, on był nakierowany również na Amerykę, na Europę, ale nie aż tak bardzo jak teraz. Teraz jest taka bardzo ekspansja, jest coraz więcej koncertów. Po prostu otwierają się coraz bardziej na Amerykę i na Europę. No tak, to też swego czasu przecież mieliśmy jeszcze fenomen Gangnam Style, prawda? Gangnam Style. Zalało cały świat tak naprawdę. Mogę powiedzieć ciekawostkę? Oczywiście. To jest ciekawostka czysto teoretyczna. Tytuł piosenki to nie jest Oppa. To nie jest Oppa Gangnam Style, tylko Oppan. Tam jest NK po tym Oppa. Okej. A tam chodziło chyba o jakiegoś chłopca z Gangnam, tak? Czy dobrze mówię? Dobrze mi się to daje? Jest chłopak. Mhm. Opa z języka koreańskiego oznacza
starszy brat. Starszy brat, ale dziewczyny akurat, albo chłopak. Chłopak w efekcie miłosnym. Gangnam to jest dzielnica w Seulu, z tego co mi wiadomo. Na style to już takie amerykańskie. Tak, rozumiem? Dokładnie. Okej. O, w sumie bardzo interesująca ciekawostka, Kasiu, dzięki. Tak, proszę. Znaczy inaczej, dla mnie to było, kiedy akurat obejrzałam tę piosenkę po raz pierwszy, kiedy posłuchałam ją po raz pierwszy, to wiadomo, oczywiście pierwsze co, sprawdziłam wtedy tekst. Wtedy zrozumiałam, Korea, to jest to. Tak. Nie, może nie tak, ale to już był mniej więcej ten moment, bo to był chyba rok 2012, ja od 2013 się uczę. Ale potem właśnie jak sprawdzałam, to było takie... Ja myślałam, że to było olśnienie, że to nie jest opa, tylko opan. Ja wiem, że to jest niby tylko jedna literka, tylko jeden znaczek koreański. Teraz mi się już myli, przepraszam. Ale w każdym razie to naprawdę zmienia. I z jednej strony troszkę to, jak się śpiewa potem, to też zmienia. Tak, ja myślę, że jak ktoś już właśnie z tym językiem poobcuje sobie przynajmniej rok, czy nawet więcej, to potem od razu mu się takie naleciałości rzucają, nie? W słuch. Tak samo jak dla kogoś, kto powiedzmy jest Polakiem od urodzenia, nagle ktoś z zagranicy po pół roku kursu polskiego mówi mu tam właśnie jakieś słowa po polsku, ale mówi, w jakim ty mówisz języku, nie? A on w ogóle myśli, że mówi poprawnie. To jest taki chyba standard, jeśli chodzi o naukę języków. A gdybyśmy tak troszeczkę wyszli z koreańskiego i powiedzieli sobie o nieco głębszej kwestii, bo mam na myśli motywację. Mieliśmy taką krótką rozmowę jeszcze wcześniej o tym, że u ciebie ta motywacja no niekoniecznie była taka, jakby to określić, taka super, super interesująca, super taka super bohaterska, jakkolwiek to możemy nazwać, że chciałabyś o tym mówić na lewo i prawo, ale mimo wszystko doszliśmy do wniosku, że warto o tym powiedzieć, bo może dzięki temu ktoś się jeszcze bardziej też zmotywuje. I gdybyś powiedziała właśnie, jaka ta motywacja jest, co się stało, że zaczęłaś się bardziej uczyć tych języków obcych? Jako dziecko miałam dość duże kłopoty z nauką języków obcych. Nie byłam w stanie kompletnie się uczyć, nic nie byłam w stanie zapamiętać, gramatyka, pięta Achillesa moja. Teraz nadal jest, no ale przynajmniej potrafię się jej uczyć, to jest różnica. Ale po prostu w wieku 11 lat odkryto mi pewnego rodzaju chorobę. No i lekarze powiedzieli wprost, że ja nie będę w stanie się uczyć, dobrze uczyć, będę miała kłopoty z nauką, będę miała kłopoty w szkole. No i że jakąś karierę naukową mogę sobie tak jakby darować. Ja miałam 11 lat. Jaka była moja reakcja? Ja się zamknęłam w pokoju. No, nie dosłownie, ale prawie. Nie wychodziłam, nie spotykałam się z moimi znajomymi, z moimi przyjaciółmi. Byłam osowiała. Ja przez cały czas uczyłam się języków obcych. Wtedy to był czas angielskiego. I od tego się zaczęło. Potem nadal, kiedy jeszcze nie było to takie w pełni pogodzenie się z sytuacją, uczyłam się niemieckiego, bo wiadomo, nowa szkoła, gimnazjum, Potem zaczęłam się uczyć japońskiego, bo chciałam. Potem stwierdziłam, okej, dodam kolejny język. Potem, okej, uczę się już tylu, mogę dodać jeszcze kolejne. I dopiero potem, kiedy już nastąpiło to takie pogodzenie się moje z tą sytuacją, że okej, ja nie zmienię tego, że ja mam tę chorobę, po prostu stwierdziłam, że przestanę się uczyć. No bo skoro to powiedzmy był taki wynik mojej choroby, tego, że ja po prostu nie mogłam się z czymś pogodzić, to w sumie nie muszę tego się uczyć dalej, nie muszę tego kontynuować. Tylko niestety okazało się, znaczy niestety, stety, że to stało się moją pasją, stało się to moim hobby, stało się to czymś, bez czego nie wyobrażam sobie mojego dnia. Na samym początku powiedziano mi, że nie będę w stanie się uczyć, otrzymywać dobrych ocen, a teraz uczę się momentami lepiej aniżeli moi rówieśnicy, aniżeli osoby w pełni zdrowe, a więc okej, kosztowało mnie to dużo pracy nad sobą, dużo samozaparcia, ale chyba było warto. Jestem ci bardzo wdzięczny, Kasiu, że się tym podzieliłaś, bo na pewno to nie było łatwe, nie jest łatwe teraz. A mnie to przypomina takie historie rodem z kariery sportowca, gdy wyrok jest na niego wydany w postaci takiej diagnozy lekarskiej. Dokładnie. Pan już nigdy nie będzie mógł biegać, boksować, chodzić po górach, a oni i tak idą tą pasją, wbrew temu, co mówi do nich świat, idą przed siebie, robią swoje rzeczy. Często jeszcze potem się okazuje, że te słowa lekarza pobrzmiewają mu w głowie i jeszcze dwa razy bardziej go motywują, żeby
to robić, nie? Więc tutaj sobie tak połączyłem trochę te historie takie hollywoodzkie, powiedzmy, mm-hmm. z tym, co powiedziałaś, bo jest to bardzo podobne i dlatego mnie to też trochę urzekło, że jesteś kolejną osobą, którą gdzieś tam spotykam w swoim życiu, która mówi mi o tym, że spotkało ją coś nieprzyjemnego, jakieś rozczarowanie, zażenowanie, może właśnie taki wyrok rzucony gdzieś tam przez lekarza, a mimo wszystko masz napęd, łapiesz ten napęd, idziesz z falą, idziesz pod prąd, nieważne co ci tam mówią inni, robisz swoje. Mi się to bardzo podoba i jeżeli ktoś nas słucha i zastanawia się, czy jakąś rzecz wykonać, czy może nauczyć się jakiegoś nowego języka, albo wreszcie nauczyć się rysować, a wszyscy mówią dookoła, ty brzydko rysujesz, ty nie masz talentu językowego. No. Nieważne, róbcie swoje, tak? Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj Kasiu nie się skazasz. Nie słuchać tym. Innych, tylko po prostu słuchać samego siebie. Cieszę się, że też trochę wartości motywacyjnych tutaj dajemy. Na twoim kanale też często zauważam, że fajnie się komunikujesz z twoimi odbiorcami. Starasz się nie zostawiać pustych komentarzy, tak? Tylko jak ktoś ma jakieś pytanie, zawsze tam Kasia stara się coś odklikać, coś odpowiedzieć, dać jakąś wartość. No to jest bardzo ważne, bo też nie po to ty, nie po to ja tworzymy ten content, żeby ludzi zostawiać bez odpowiedzi na ich pytania. I myślę, że też o czym moglibyśmy powiedzieć, to o tym, że właśnie u ciebie nie tylko ten koreański, nie tylko ten konkretny język jest na tapecie, ale również inne języki, bo jak sama powiedziałaś na początku, jest ich kilka, nie jest to mała ilość, jest to całkiem ładna ilość. Jakbyś powiedziała coś więcej o tych językach, czego może się aktualnie uczysz, czego uczyłaś się w przeszłości, co ci się najbardziej podoba z tych języków, trochę więcej w tym temacie. Teraz obecnie uczę się 7 języków obcych, z czego to nie jest tak, że ja się uczę tych 7 języków obcych 24 godziny na dobę, czy też codziennie. Chodzi mi tutaj o to, że to są języki, których ja się uczyć zaczęłam, ale nie na każdy z tych języków kładę nacisk. O to mi chodzi. Obecnie najbardziej kładę nacisk na język właśnie japoński, na język koreański oraz na język niemiecki, bo studiuję germanistykę. Są 2 języki, które zaczęłam jako challenge. Można zobaczyć te challenge na moim kanale. Próbowałam. Widziałem tam chyba też włoski, tak? Tak, włoski i francuski. Włoskiego zaczęłam uczyć się tylko i wyłącznie dlatego, że chcę przeczytać moją ukochaną książkę. Ta książka nazywa się Hiperversum. I w języku polskim niestety zostały wydane tylko 2 części. I niestety dalsze części są tylko i wyłącznie po włosku. 3. część jest jeszcze wydana po hiszpańsku. To byłoby do przeczytania bez problemu. Ale już kolejne 2 części z tej serii są tylko po włosku, a więc jak przeczytać tę książkę? Nauczyć się włoskiego. Powiem ci, że podobają mi się twoje metody mobilizacji. Na przykład mam ulubioną książkę w innym języku, uczymy się włoskiego. Dokładnie. Bardzo jesteś taka, szybko podejmujesz akcję, nie? To jest coś chyba, w co warto się wyposażyć, jeżeli chce się zmieniać swoje życie, uczyć się różnych rzeczy, tak? Żeby nie zastanawiać się za dużo, nie myśleć. Masz motywację, czujesz napęd, czujesz, że cię to kręci, rób to, nie? Kasiu, jakbyśmy jeszcze porozmawiali bardziej o tej nauce języka, czy mogłabyś powiedzieć o jakichś swoich tipach, wskazówkach, sposobach, metodyce uczenia się języka? Czy masz jakieś takie porady, nie tylko takie techniczne, takie bardziej lifestyle'owe, coś, co mogłoby słuchaczom tutaj podpowiedzieć, jak się mogą uczyć jeszcze lepiej niż się uczyli do tej pory? Myślę, że kilka takich rzeczy jest, tylko to naprawdę nie jest związane z nauką języków obcych samo w sobie. Mam tutaj na myśli coś takiego jak na przykład wygląd, czy też samopoczucie. Zacznijmy od wyglądu. To jest coś, na co ludzie w ogóle nie zwracają uwagi, a moim zdaniem jest to dość duży błąd. Chodzi mi tutaj o to, że często są takie sytuacje, że ktoś nie czuje się dobrze w swoim ciele. Na przykład, nie wiem, ma złą fryzurę, albo na przykład nie może patrzeć w lustro, bo widzi, że, mówiąc dosłownie, pryszcz mu wyskoczył na czole i o mój Boże, co ja zrobię? Nie, ja chcę się schować. Kiedy mamy takie myśli, to tak naprawdę my myślimy tylko i wyłącznie o tym, co właśnie nam przeszkadza i nie możemy się skoncentrować na naszej nauce. I ta nauka, nawet jeśli zrobimy, nie wiem, 5 godzin sesji nauki, to ona nie będzie efektywna i to tak naprawdę będzie czas stracony. Dlatego też moim zdaniem lepiej jest wyeliminować te wszystkie czynniki, które mogą nas potencjalnie od tej nauki odrywać. I takim właśnie jednym z czynników jest właśnie wygląd.
Na przykład. Tak, to ja też, ja też jeszcze mogę ci powiedzieć słowo, oczywiście, to pamiętam, że moja siostra się zajmuje stylizacją i często mówi, żeby dziewczyny, jak czują właśnie, że mają gorsze samopoczucia w swoim mieszkaniu, żeby przeanalizowały, czy one aby odpowiednio się ubierają w tym domu. Dokładnie. Bo się okazuje potem, że są w jakichś starych ciuchach z dziurami i to wpływa na ich samopoczucie bardzo mocno, nie? Więc domyślam się, że pewnie do tego trochę pijesz i też pewnie do tego, żebyśmy przed sesją nauki starali się mieć już te potrzeby podstawowe zrealizowane, żebyśmy nie myśleli o tym wyglądzie czy o innych kwestiach, jak najbardziej. Tak, tutaj akurat to się łączy, wygląd, samopoczucie. Ale tutaj samopoczucie chodziło mi też na przykład o to, że jeśli jesteśmy chorzy, ja, tak, mistrz chorowania, wtedy, kiedy nie trzeba, no to wtedy, kiedy wiem, że mam gorszy dzień, że ja się nie mogę skoncentrować, że ja nadaję się tylko i wyłącznie po to, żeby leżeć pod kocyczkiem z ciepłym kakałkiem, to wiadomo, że wtedy staram się uczyć, ale robię prostsze rzeczy. Prostsze, a nie taki wysiłek na maksa, bo to jest bez sensu. A jakie pijesz kakao? O Boże, nie, normalnie to będzie zmiana... Najważniejsze pytanie tego podcastu. Nie, bo ja kiedyś piłem z Nesquika, ale on podobno ma za dużo cukru i przestałem pić. Znaczy tak, ja ogólnie, jeśli chodzi o kakaoko, jakąkolwiek czekoladę, to bez cukru. No tak trzeba teraz, nie? Tak, znaczy jedynie co, to mam słabość do deserka, to jest... Czy my naprawdę w podcaście o językach obcych rozmawiamy o kulinariach? A dlaczego nie? No przecież tutaj padła porada techniczna, że czasami trzeba sobie posiedzieć z tym kakaokiem zamiast siedzieć z książką, bo wtedy się czujesz gorzej, tak? Więc tutaj chciałem doprecyzować, a jakie konkretnie kakao, prawda? Mogę podać jeden przepis, to jest bardzo prosty i nawet dodatkowy. O, to powiem ci, że... Dobra, to może jednak kolejny punkt. Hej! Co jeszcze oprócz wyglądu, Kasiu? Praca nad koncentracją. I samopoczucie. Praca nad koncentracją. I chodzi mi tutaj o to, że jak przegląda się na przykład Instagrama i patrzy się na te wszystkie studygramy, no to na przykład można zobaczyć, że ludzie korzystają z aplikacji i że niby mają tyle a tyle minut przerobionych, w których oni niby się koncentrowali. No dobra, okej. Tylko to nie jest autentyczna koncentracja, tylko to jest niby czas, w którym próbujemy coś zrobić, ale tak w skrócie wychodzi nam to średnio, bo... No bo myślimy, jesteśmy w obłokach gdzieś indziej. Tak, dla chyba jeszcze niewtajemniczonych moglibyśmy powiedzieć, że studygram, no to jakby to określić, że to jest taki jakby na Instagramie taki trend pokazywania tego, jak się uczymy, nie? Tak, dokładnie. Przy czym właśnie ja też jestem twojego zdania tutaj bliski, ponieważ zacząłem sobie zadawać pytania. Oni tak wszyscy zawsze pięknie te biurka dekorują tymi flamastrami, tymi rzeczami. Tak sobie myślę, oni pewnie godzinę trzymali tę lustrzankę, żeby zrobić to piękne zdjęcie, zamiast się uczyć. Nie? Czasami takie mam myśli, ale oczywiście nie chcę być zbyt uszczypliwy, bo może faktycznie fajnie im to wychodzi i się koncentrują lepiej. Chociaż często mam takie właśnie myśli, czy to na pewno jest aż tak bardzo produktywne, jak to pokazują. No bo Instagram, jak wszyscy wiemy, czasami lubi trochę podkoloryzować nasze życie, nie? Dokładnie. Znaczy, ja jestem akurat osobą, nie chcę, żeby tu wyszły jakieś moje złe cechy na jaw czy coś, ale ja osobiście lepiej się uczę, kiedy ja dookoła siebie mam bałagan. Koniec historii, badumc, prawda, cała prawda, To jest co... Znaczy, są różne zdania. Niektórzy mówią, że jak nie potrafisz czegoś znaleźć w 3 sekundy, no to nie masz porządku, tylko jednak ten bałagan. Ale są też osoby, które twierdzą, że dla mnie coś jest pięknym, pedantycznym porządkiem i to jest mój porządek, moja definicja porządku, a dla ciebie definicją porządku może być tym, czym dla mnie jest chaos. I masz do tego też święte prawo. Ja do tego wszystkiego dodaję właśnie tylko te sentencje, że dopóki właśnie jesteś w stanie szybko coś u siebie znaleźć, to ja ci wierzę, że masz ten porządek. W momencie, gdy nie wiesz, gdzie to jest, tak trochę w to powątpiewam, nie? No tak. Na tej zasadzie bardziej. Nie, no u mnie teraz właśnie patrzę na moje biurko, to tak, z prawej strony słuchawki, zeszycik, monitory. Kakao. Nie, no akurat dzisiaj soczek z kiwi. Nie ma. No tak. Tak, potem obok siebie mam jeszcze książki, zeszyty, drukarkę, kolejne książki. No ogólnie całe moje biurko to są cały zbiór książek. No, tego typu rzeczy. I ja wiem, że ludzie, jak się próbują uczyć, sprzątają całe to biurko, żeby praktycznie nic na nim nie było, tylko ten jeden zeszycik i właśnie długopis, pióro, cokolwiek. Tutaj zachęcam do tego, żeby obejrzeć na przykład moje filmiki z serii Study With Me. To są filmiki, w których ja pokazuję, jak się uczę i właśnie widać moje biurko.
Tylko, że ono jest odrobinę bardziej uprzątnięte. Tak specjalnie na potrzeby filmiku. Mówiłam o tym, bo nie chcę pokazywać mojego hałasu. Właśnie mi o czymś przypomniałaś, bo ja kiedyś słyszałem o trendzie Study With Me, że nawet na Twitchu chyba ludzie się nagrywają, żeby uczyć się z nimi. I chyba ten trend, z tego co słyszałem, wziął się z Korei. Znaczy tutaj akurat nie mam informacji, jeśli chodzi o Twitcha, ale o YouTube. Mm-hmm. Na YouTubie, właśnie koreańskim, jest bardzo dużo tego typu filmików, właśnie, które są na żywo, że po prostu ludzie włączają kamerkę, włączają wszystkie ustawienia i po prostu pokazują, jak się uczą. Znaczy, pokazują, znaleźli jak się uczą. Jeden prosty trik, jak zlikwidować samotność. Zobacz jak. No coś w tym jest, ale to jest ciekawe. Mnie się to osobiście podoba. No myślę, że lepiej wspólnie się uczyć niż... nie wiem, urządzać na przykład pato streamy, nie? No tak, dokładnie. Wolę iść w te tendencje zdecydowanie. A czy coś jeszcze byś dodała do naszego zestawienia? Wiara i znajomość samego siebie. Brzmi bardzo filozoficznie. Chodzi mi tutaj o to, że dużo osób mi zadaje pytania, czy dadzą radę nauczyć się jakiegoś języka obcego, czy mogą zacząć. I to mi pokazuje jedną rzecz, że ci ludzie nie wierzą w siebie, nie wierzą w swoje możliwości, swoje umiejętności, w to, że dadzą radę. I moim zdaniem to jest pierwszy podstawowy błąd. Jeśli ja nie wierzę, że coś mi się uda, to kto za mnie uwierzy, że mi się uda? Skoro ja nie kompuję... Ja myślę też, że tutaj może mieć znaczenie... Pamiętasz twoją sytuację ze szkoły, tak? Kiedy tak, byłaś bardzo demotywowana, tak? Ja nie chcę tam cały czas żądlić tej szkoły, że ona jest taka zła i w ogóle... No ale jednak często jest tak, że trochę te skrzydła nam są podcinane. Dokładnie. I czasami się tak właśnie boję tego, że jest fajna jednostka, ma duży potencjał, mogłaby dużo osiągać, ale brakuje jej trochę tego środowiska wokół siebie, żeby mogła lecieć, nie? Tak, dokładnie. Bo jak się chcesz uczyć tryliona języków, masz do tego pasję, jak ktoś ci mówi, po co ci to, no to... Tracisz wiarę trochę, nie? Dokładnie. I fajnie, że na takie pytanie też odpowiadasz, starasz się jakoś wspierać na duchu te osoby, bo też często właśnie dostaję takie informacje, że ktoś się czegoś ode mnie nauczył niby merytorycznego, a przy okazji mówi mi, ej, ale ja w ogóle potrzebowałem też motywacji, nie? I dostałem to też od ciebie, że trochę mi dałeś tego powera. I właśnie się zastanawiam, skąd to się bierze, że nie chcę im się wierzyć, ludziom w swoje możliwości, nie? To jest też podstawa, bo po co siadać do tej książki, do tej nauki, jak się nie wierzy w siebie, nie? To dokładnie. Jest tak. Znaczy, ja tutaj akurat mam jedną mini hipotezę, ale to akurat ze względu na to, że wiem po prostu, kim są moi odbiorcy. Moi odbiorcy to są najczęściej osoby w wieku 13-17, 17-21, tak powiedzmy. I to są osoby młode, tak? Wiadomo, jeszcze jest... Czyli można powiedzieć, że jestem takim outsiderem trochę. Nie. Chodzi mi o to po prostu, że jeszcze okres dojrzewania, tak? I na takiej zasadzie, że podczas okresu dojrzewania pojawiają się różne wątpliwości, szukanie samego siebie i moim zdaniem to właśnie również odbija się trochę właśnie na tej wierze w samego siebie, na tym, co jest dla mnie naprawdę ważne, tego typu rzeczy. To ja przynajmniej tak zauważyłam właśnie obserwując moich widzów. No powiem ci, że twoje zestawienie jest faktycznie przy okazji też oczywiście techniczne, ale w dużej mierze takie lifestyle'owe i to też bardzo doceniam, bo czasami skupiam się za bardzo na tych aspektach merytorycznych, a za mało na tym, żeby komuś też dać kopa do działania. A gdybyśmy spróbowali w to zestawienie dodać jeszcze takiego coś bardziej wymiernego i tutaj już zmierzam do tematu aplikacji, bo na twoim kanale oprócz takich typowo lifestyle'owych filmów są też filmy o takich aplikacjach różnych do nauki języka między innymi, ale nie tylko. I między innymi widziałem u ciebie na kanale recenzję aplikacji Drops. Mnie się osobiście ta aplikacja bardzo podoba i cieszyłem się, że wreszcie w Polsce ktoś zrobił rzetelną recenzję na jej temat, bo tego brakowało, a widziałem, że za granicą już powoli robi furorę. No to właśnie, jakbyś trochę o tym Dropsie może powiedziała, trochę może o jeszcze innych aplikacjach, które recenzowałaś. Jakie masz zdanie, co polecasz? Nie tylko w kontekście języka, ale w ogóle do uczenia się chociażby. Znaczy tak, recenzję aplikacji Drops zrobiłam, ale tutaj tak naprawdę muszę niestety cię zawieść, nie korzystam już z tej aplikacji. Niestety,
bo chodzi... Tak, pamiętam, że tam nie byłaś jakby taka w pełni, że to jest takie wow, super mega, tylko tak po prostu, że jest taka aplikacja, nie? Złapałam się na jednej rzeczy. Pamiętam słówka, kiedy korzystam z aplikacji, ale kiedy przestaję korzystać z aplikacji, tych słówek nie pamiętam kompletnie. Okej. Okay. I stwierdziłam, że trochę to jest szkoda tych moich 5 minut, bo skoro mogę zrobić jedną sesję 5-minutową i ja zapamiętam prawie wszystko, a tutaj zrobię jedną sesję 5-minutową w dropsie i nie pamiętam nic, no to myślę, że wiesz, co wybrałam. Pewnie. Dokładnie. Pewnie. Jeśli chodzi jeszcze o aplikacje, z których na przykład ja korzystam codziennie, i to przez codziennie mam na myśli dosłownie codziennie, to jest aplikacja, program Anki. Mhm. Pisze się tak, jak się słyszy, bo tutaj akurat chcę polecić bardzo. Chodzi po prostu o to, polecamy, że... Anki, tak, jak najbardziej. Polecamy. I nie odmienia się. Dołączymy, że... dołączymy na pewno do treści opisu tego odcinka. Tak. I chodzi o to, że to jest program, który działa na podstawie fiszek. To są po prostu fiszki, które my jako użytkownicy sami tworzymy. Ale jaki jest tego fenomen? To są fiszki, które tak jakby pokazują nam dane karty wtedy, kiedy my mamy je zapomnieć. I to nie jest tak, że my codziennie powtarzamy wszystkie słówka, jakie na przykład mamy w danej jednej talii, tylko na przykład powtarzamy 20 słówek, uczymy się tych 20 słówek, no i potem robimy po prostu powtórki. I potem te powtórki to są właśnie te karty, które przejrzeliśmy odpowiednią ilość czasu wcześniej. I my w tym programie musimy zaznaczyć, czy my to pamiętaliśmy, czy my tego nie pamiętaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I tak, to jest takie przełożenie jakby takich fiszek z rzeczywistości na format cyfrowy, nie? Też nie do końca. Też nie do końca, bo takich programów, które oferują fiszki, jest mnóstwo. Jedną z takich programów jest na przykład Quizlet. Z czego, jaka jest różnica pomiędzy Anki a Quizletem? Anki właśnie wykorzystuje to, że pokazuje ci wtedy, kiedy masz zapomnieć te fiszki, a w Quizlecie przez cały czas ćwiczysz całą talię, nawet jeśli dane słówka już pamiętasz. A w Anki pokazują ci się tylko i wyłącznie te słówka, znaczy, no wiadomo, w zależności od czasu, ale raczej ćwiczysz te słówka, z którymi masz problem. I moim zdaniem to jest lepsze, bo ja na przykład uczę się dość szybko i powiedzmy, nie wiem, 10 słówek nauczę się od razu, tylko jak je zobaczę, a na przykład 2 słówek nie mogę za nic zapamiętać, no to jaki jest sens, żebym ja powtarzała przez cały czas, za każdym razem te wszystkie słówka, skoro ja już je znam na pamięć. Znam na pamięć, mam wykorzystane, mam w pamięci niegłębokiej, jak to się mówi inaczej? Mówisz długotrwałej? Dokładnie, w pamięci długotrwałej. Skoro ja, to jest moje pamięć długotrwałej, to dlaczego ja mam to ciągle powtarzać, skoro ja to znam? I w najbliższym czasie tego nie zapomnę. To tak, nie. Bo tutaj jakbyśmy technikaliami operowali, no to tam krzywa Ebbinghausa mówi o tym, że mamy tam kilka tych powtórek po fakcie, no i potem już jest spora szansa, że właśnie upchniemy to w long term memory bez problemu. Dokładnie. Tak? Wiesz co, ja tej konfrontacji Quizlet versus Anki trochę się przyglądałem na przestrzeni ostatnich lat. Są zwolennicy, przeciwnicy jednego i drugiego rozwiązania. Ja osobiście korzystam z Quizleta, ale to dlatego, że już się do niego przyzwyczaiłem. Jest bardzo taki intuicyjny, prosty interfejs. A jak zobaczyłem Anki, to zrozumiałem, że tam trzeba trochę pokonfigurować chyba jednak ten program, nie? Że tak trochę trzeba mu się, nie wiem, przyjrzeć trochę dłużej niż w tym Quizlecie. Takie miałem wrażenie, że jest taki trochę wymagający jakby większej ilości czasu. Przy czym też nie wiem, czy Anki jest zintegrowany na zasadzie masz na telefonie i masz na komputerze to samo, te same talie? Tak, można coś takiego zrobić. Tak, z czego jeszcze mogę ci tak powiedzieć, jeśli z czego jeszcze taka jedna kwestia, jeśli chcesz na przykład swoje talie z Quizletu mieć w Anki, to jest taka specjalna wtyczka, która ci to pozwoli. Wow, nieźle. To widzę, już masz czarny pas w tych aplikacjach. Ja tak. Ja mam dopiero, wiesz, tam niebieski. Spokojnie. Ufam ci, Kasiu. Miło mi. Czy coś jeszcze tutaj byśmy polecili poza aplikacjami do fiszek i dropsem? Coś jeszcze ci tam przychodzi do głowy? Jest jedna aplikacja. To jest tak w skrócie aplikacja, która pozwala odmierzać czas. Ja mam, nie mogę powiedzieć bzika na punkcie ekologii, ale po prostu wiem, ile ja zeszytów potrzebuję podczas nauki. I to jest aplikacja, że im więcej my się uczymy, tym więcej punktów dostajemy. A za te punkty możemy zafundować, tak jakby, żeby gdzieś na świecie zostało posadzone drzewo. Wow, okej. I dlatego korzystam z tej aplikacji.
bo myślę, że to jest cudowna inicjatywa. To jest po pierwsze. Po drugie, pomaga to tak jakby się ogarnąć. Czy to właśnie podczas nauki, czy to chociażby nawet podczas robienia porządków, żeby nie korzystać z tego telefonu, zostawić w świętym spokoju i właśnie robić coś innego. Z czego to nie jest tylko i wyłącznie na telefon, można korzystać z tego również na komputerze, tego typu. Oczywiście. Rzeczy. A jaka jest nazwa tej aplikacji? Forest. Forest. Tak jak las po angielsku, tak? Tak, dokładnie. Okej. No to innymi słowy tutaj na pewno możemy zarekomendować Anki i możemy zarekomendować Foresta, na pewno. Mm-hmm. Też tutaj w opisie jeszcze przypomnimy tekstowo o tym, żebyście się zapoznali z tymi aplikacjami. Mm-hmm. Też jeszcze mieliśmy wątek książek do omówienia, ale przed tymi książkami chciałbym ci zadać takie pytanie, które padło na Instagramie, moim Instagramie, od jednego mojego znajomego, który właśnie dowiedział się, że będę rozmawiał z Kasią Kejta, prawda? Pyta się mnie, czy miałabyś jakieś wskazówki w uczeniu się języka angielskiego, ale na takiej płaszczyźnie prawnej, taki język totalnie formalny, oficjalny, na takim legalnym poziomie, że tak powiedzmy. On tam mówił jakieś definicje legalne, nie? Takie rzeczy. Czy jakieś takie tipy w kontekście uczenia się tego języka technicznego bardziej niż takiego swobodnego, używanego na co dzień? Czy coś byś tu mogła doradzić? Myślę, że pierwszym podstawowym krokiem, żeby tak jakby spróbować ogarnąć ten język prawny, język angielski w prawie, to zaopatrzyć się w książki, które tak jakby pokazują nie tylko i wyłącznie słownictwo, nie tylko i wyłącznie teksty, różnego rodzaju teksty, umowy prawne, tego typu rzeczy, ale również tak jakby pokazują środowisko prawne w Polsce i w Anglii, w krajach angielskojęzycznych. Takie, tak jakby pewnego rodzaju porównanie. Tutaj akurat nie jestem w stanie podać konkretnych tytułów, ale myślę, że jeśli pójdzie się do Empiku, czy też poszuka się w specjalistycznych księgarniach, to coś takiego będzie można znaleźć bez problemu. Tutaj akurat mam jedno wydawnictwo, które myślę, że będzie miało ofertę tego typu książek i jest to Poltekst, bo to jest takie wydawnictwo, które po prostu z jednej strony bardziej zajmuje się takimi fachowymi książkami, czy to do angielskiego, czy to do języka niemieckiego. I myślę, że tutaj będzie bez problemu coś. Czyli tak jak powiedziałam, książka i po prostu takie pewnego rodzaju porównywanie. Oczywiście można też na przykład zacząć szukać jakichś blogów, czy też właśnie specjalnych artykułów, które po prostu opisują sytuację prawną właśnie w krajach angielskojęzycznych, bo to tego jest na pęczki. Tak. Ja myślę też, że to pytanie pokazało nam taką bardzo fajną rzecz o języku angielskim jako, jako pasji, że no jest to totalny ocean. W sensie w ogóle jakikolwiek język obcy, nie? Że język angielski dla prawników, dla informatyków, dla rolników, dla każdego, a przy okazji jeszcze czasy, gramatyka, słówka, idiomy, mnóstwo tego typu rzeczy. I potem sobie człowiek zdaje sprawę, że no dobra, nauczyłem się 2000 słówek, albo opanowałem wszystkie czasy, opanowałem to, ale jeszcze masz tyle elementów, żeby powiedzieć sobie, ja umiem ten język w 100%, że no tutaj wydaje mi się, że też należałoby sobie postawić jakąś granicę. W ogóle tak się zastanawiam przy okazji tej kwestii, czy ty na przykład masz jakieś takie zdanie w kontekście tego, kiedy można powiedzieć, że umie się już jakiś język, jaki to jest poziom opanowania w procentach według ciebie na przykład? Znaczy, nie podam ci procentów, ale podam ci jeden moment, w którym można powiedzieć, że opanowało się dany język. Wiadomo, to nie jest możliwe, ale po prostu tak, żeby powiedzieć bez wyrzutów sumienia znajomym, sąsiadom, osobom, które mówią ci nie, ty nie potrafisz, nie nauczysz się i tak dalej, żeby powiedzieć, że opanowało się ten język. I moim zdaniem to jest taka sytuacja, kiedy co ja czytam, co ja słyszę, to ja jestem w stanie to zrozumieć. I w dodatku jestem w stanie na ten temat również porozmawiać. I to jest ten moment, w którym ja poradzę sobie w każdej sytuacji. A jak się zdarzy jakaś dziedzina, że nie do końca jeszcze znasz słówka, to jakimiś zamiennikami się dogadasz i tak, tak? Dokładnie. Z czego też należy wziąć pod uwagę, ludzie o tym zapominają, ale jeśli chodzi o język angielski, to średnio dziennie dodawane jest chyba 5 nowych słówek. Z tego, tu mogę się akurat mylić, ale kiedyś coś takiego czytałam, to była taka pewnego rodzaju ciekawostka. No i takie pytanie, skoro native speakerzy języka angielskiego nie znają tych wszystkich słówek, zresztą mówi się o tym, że poziom języka angielskiego u native speakerów angielskich to jest C1, czyli to nie jest C2,
No to w takim razie, no to hej, dlaczego... Tak. To też jest jeszcze kwestia, myślę, tu też jest kwestia takiej rzeczy, że my sami jako Polacy, przecież często się okazuje, ja ostatnio mam takie sytuacje, że ej, ja nie znałem tego słowa w ogóle, o co chodzi, nie? Szybko sjp.pl, słownik i sprawdzam, co to znaczy. A jak sobie zdamy sprawę, że każdy w swoim języku ma takie różne łamigłówki, no to każdy pewnie ma taki wątek, że gdzieś tam te 90 parę procent może zna, jak i tak pewnie dużo mniej. Może profesor Miodek u nas zna 99%, a ten 1% to już są naleciałości z angielskiego w korporacjach typu zrób coś ASAP-em, masz deadline i tak dalej, nie? Bo też to jest ważny temat, nie? Że naleciałości są i tak dalej. No nawet pewnie w koreańskim się znajdą jakieś takie rzeczy wzięte z innych krajów, nie? Tak samo jak u nas się znajdą rzeczy wzięte z innych krajów. I się co chwilę to zmienia, nie? Język jest tworem żywym. Jak to, co powiedziałeś o języku koreańskim, to jest po prostu ten moment, w którym w języku koreańskim, z tego co czytałam ostatnio, jest podobno około 5% słówek pochodzenia języka angielskiego. Wow, okej. Okay, tak, z czego oczywiście są też słówka, które pochodzą z innych języków obcych, takie na przykład praca dorywcza, która jest słowem z języka niemieckiego i to słowo z języka niemieckiego oznacza pracę, nie pracę tymczasową, tylko po prostu normalną pracę. I ja takie, o mój Boże, nie. Albo kiedy na przykład czyta się magazyn modowy, albo stronę po prostu modową w języku koreańskim, to jest tak naprawdę język angielski pisany znakami koreańskimi. Takie jest moje zdanie. Czyli jeszcze pewnie parę lat i może nawet do 10% to dojdzie, nie? Jeszcze się zwiększy tak, skala. Tak, myślę. Ale zresztą u nas też już jest podobnie, jak się rozmawia z pracownikami korporacji, zwłaszcza mówię, nie? W tych dużych miastach to już jest pół polsko, pół angielsko, że tak powiem, nie? Dokładnie. Potocznie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym powiedzieć właśnie, jeśli chodzi o ten język angielski w innych językach. To jest już raczej ciekawostka, bo rozmawialiśmy o języku koreańskim. Trzeba wziąć pod uwagę to, że jest język południowo-koreański i północno-koreański. I chodzi mi o to, że w języku południowo-koreańskim są naleciałości z języka angielskiego, a w języku północno-koreańskim to, co w języku południowo-koreańskim jest właśnie z koreańskiego, to po prostu tam jest zastąpione native koreańskimi słówkami. Okej, okay. Tak czyli samo... tam jakby nie ma tej tendencji takiej, tak jak nie, w południowo-koreańskim. Tam nie ma. Z tego, co czytałam wielokrotnie, czegoś takiego nie ma. I tak samo jak na przykład niektóre nazwy krajów, takie na przykład Polska. W języku południowo-koreańskim to jest po prostu wzięta kalka z języka angielskiego, bo to jest Polendy. A za to w języku północno-koreańskim to jest kalka z języka polskiego, no bo angielski zły. Jasne. Kasia, ja mam wrażenie, że rozkręciliśmy się na tyle, żebyśmy dobrnęli do 2 albo 3 godzin, a chciałbym cię jeszcze spytać, tak na sam koniec, o takie pozycje literackie, które byś mogła polecić, o jakieś dobre książki. Jak ktoś się uczy angielskiego, koreańskiego, czy może nawet skupmy się tylko na koreańskim, jak wolisz, jak ci wygodniej, co byś mogła polecić, żeby ta osoba przeczytała. Przy czym tak zaznaczam, że warto, żeby to było też takie dobre dla laika totalnego, nie? Więc tak, jeśli chodzi o język koreański, to myślę, że trzeba rozróżnić odpowiednio na książki do nauki koreańskiego w języku polskim oraz w języku angielskim. Jeśli chodzi o książki w języku polskim, to niby te książki są wydawane. Można je znaleźć na przykład w Empiku, ale nadal nie jest to taki jakiś super poziom. Jest taka jedna seria książek, która powstała w ramach współpracy Polski i Korei. Ta seria nazywa się Język koreański dla Polaków. Ta seria ma 3 części. Z tych książek, z tego co mi wiadomo, korzysta się na koreanistyce. Niestety trzeba je sprowadzać z Korei. Czasami można znaleźć je w sklepach polskich, ale moim zdaniem to są najlepsze książki do nauki języka koreańskiego, jakie można znaleźć. Tutaj, rozumiem, jasne. Tak, jasne. Tutaj mówię tylko i wyłącznie o języku polskim, bo jeśli chodzi o język angielski, to jest dużo książek, które warto wziąć pod uwagę. Jedną z takich książek to jest na przykład Elementary Korean. Drugą taką książką to jest... Integrated Korean. To są takie 2 tytuły, one mają wiele części, ale one w moim przypadku na przykład przyniosły największą wartość, jeśli chodzi właśnie
o rozwój mojego języka koreańskiego. Są też takie książki, które z jednej strony można z nich korzystać normalnie do nauki, normalnej nauki koreańskiego, aczkolwiek ludzie wykorzystują je podczas przygotowywania do egzaminu z języka koreańskiego. Ten egzamin nazywa się TOPIK. I ta książka, z tego co mi wiadomo, ta książka nazywa się Basic Korean Grammar and Workbook. I ta książka ma kilka poziomów. Jedno to jest właśnie, że podstawy, potem jest średnio zaawansowany. Czy jest zaawansowany, to tego nie widziałam niestety. Ale to jest jedna z popularniejszych książek, jeśli chodzi o naukę koreańskiej, gramatyki i czasami słownictwa. Tutaj jest dużo ćwiczeń. No i taki format jest tak bardzo typowo pod ten koreański egzamin. Mhm. Czyli już taki przygotowawczy mocno do tego konkretnego jednego egzaminu. Mhm. Dokładnie. Jasne. Kasiu, a tak jeszcze na kolejny, drugi koniec. Jakbym cię zapytał, a gdzie można ciebie znaleźć dla osób, które nie miały przyjemności konsumować twoich treści, że tak to pięknie badawczo ujmę. Dziękuję. Jakie media polecasz, aby cię odszukać? Więc tak, najczęściej można mnie znaleźć na YouTubie, na moim kanale. Jak wpisze się Keita albo język koreański, to wyskoczy jeden z moich filmików. Polecam również mojego Instagrama, Keita Languages. Tam również publikuję treści, różnego rodzaju triki, które nie nadają się na cały filmik, aczkolwiek one potrafią zmienić życie. Przynajmniej tak mi subskrybenci piszą, a więc trzymam za słowo. Ale również można znaleźć mnie na mojej stronie keita.pl. Mm-hmm. To jest mój blog. Polecamy zatem YouTube'a, Instagrama oraz bloga Kasi. Jak najbardziej wpadajcie, uczcie się języków obcych, nie tylko koreańskiego, ale również innych, bo jak sami słyszeliście, no okej, ta tutaj dużo wiedzy ma nie tylko z tego jednego języka. I tym optymistycznym akcentem, myślę, będziemy zmierzali do finału naszej rozmowy. Serdecznie ci dziękuję, Kasiu, za tę naszą pogadankę dzisiejszą. Dużo się nauczyłem od ciebie. Miło mam nadzieję, że słuchacze również nauczą się dużo o języku koreańskim, ale także o motywacji, o sposobach uczenia się, o tym, jak lepiej też operować informacjami ze świata zewnętrznego, aby zaprzyjaźniały się te informacje szybciej i efektywnie z naszą pamięcią. Zatem ja tutaj więcej już od siebie do dodania nic nie mam. Jeszcze jakieś może słówko od ciebie, Kasiu, na koniec do naszych słuchaczy, widzów, może też kogoś, kto będzie słuchał z twojego kanału, co masz do powiedzenia tak na sam koniec. Zastanawiam się, czy nie powiedzieć tego, co zawsze mówię pod koniec moich filmików. A więc papa, moi drodzy, kocham was. I tym pięknym akcentem kończymy ten podcast. Bardzo ci dziękuję, Kasiu. Również do zobaczenia, dziękuję. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.